Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Rozmowa Jezusa z faryzeuszami doprowadziła do odkrycia ich niedowierzania. Oni niedowierzają Jezusowi. Tam, gdzie jest niedowierzanie, tam nie może być cudu. Tam nie może być uzdrowienia, tam nie może być wewnętrznej przemiany człowieka, tam nie ma nawrócenia. Wszystko bazuje na uwierzeniu, na zawierzeniu Panu Bogu. Domagają się znaku. Mówiąc o znaku Jonasza, Jezus skłania Żydów, aby poszli drogą pokuty. Tam, gdzie jest pokuta, tam jest przejrzenie. Człowiek widzi więcej, rozumie więcej. Dlaczego? Bo ma oczyszczony umysł, wyobraźnię, serce, emocje, oczyszczoną duszę. Zobaczmy, jaką wielką wartością w naszym życiu jest sakrament pokuty. Człowiek staje się nowy, radosny, odnowiony. Oczekiwanie przez faryzeuszów na cud jest taką próbą pójścia na skróty w uznaniu prawdziwości nauki Jezusa. Wiele osób oczekuje w swoim życiu cudu, mówiąc: ja wtedy uwierzę, że kiedy Bóg da znak, kiedy ja będę uzdrowiony albo kiedy moi najbliżsi doznają określonej łaski. Zobaczmy, że poznanie prawdy dokonuje się na drodze pokuty i nawrócenia. Poznanie prawdy na drodze pokuty i nawrócenia. Człowiek staje się podobny Bogu na Jego obraz i podobieństwo, idąc drogą wyrzeczeń. Tam, gdzie nie ma wyrzeczeń, tam, gdzie nie ma poświęcenia, nie ma też rozumienia pragnień Pana Boga, Jego oczekiwań wobec nas. I ta pokuta i wewnętrzna przemiana, one otwierają serce na rozumienie Jezusa. Jego słowo można rozumieć przemienionym sercem. Przemienionym. A co to znaczy przemienione? Kochające. Kochające. Tam, gdzie kocham Boga, rozumiem, co On mówi. Takie piękne zdanie wypowiedział swego czasu święty Augustyn: dajcie mi człowieka, który kocha, a on zrozumie, co mówię. Zobaczmy, że Pana Boga można dojrzeć w Jego zamiarach wobec siebie wtedy, kiedy ja Go kocham. Przecież poznanie dokonuje się tylko w miłości. Jeżeli na przykład mężczyzna nie kocha swojej żony i z wzajemnością, to oni się nigdy nie poznają. Jeżeli kapłan nie kocha Pana Boga, to on nie jest przekonywująco w stanie głosić Słowa Bożego. To przez jego ręce bardzo często nie mogą się dziać te cuda, które Bóg zamierzył. Domaganie się znaku ze strony faryzeuszy było dążeniem według ludzkiego planu. To jest swoisty szantaż. To jest kuszenie. Faryzeusze kusili Jezusa. Zrób to, a uwierzymy Tobie. Zrób to, co ja chcę. Bóg nie jest na spełnianie naszych oczekiwań, choćby najbardziej prawych, dobrych, szlachetnych. Znak, który On uczynił, nic nie powiedziałby, na nic nie wskazał.
jeśli człowiek nie uwierzył Jego słowu. Zobaczmy, że Jezus też oczekiwał bardzo często, kiedy czynił cuda, żeby o tym nie mówiono. On chciał, żeby ludzie uwierzyli na słowo, żeby przyjęli, że On jest Zbawicielem, że On jest Mesjaszem. Człowiek bardzo często podąża za znakami, które go szokują, budzą podziw, budzą radość, jakiś entuzjazm, zachwyt, a potem to wszystko opada. Opada. Zachwyt ma budzić w nas to, co Bóg mówi do nas. Spodziewanie się czegoś więcej od Jezusa niż Jego słowa, to było wystawianie na próbę. Tak jak diabeł wystawiał Jezusa na próbę, tak wystawiają Go faryzeusze. My Go wystawiamy. Jezus jest przez nas wystawiany na próbę. Boże, zrób to, a będę chodził na mszę świętą niedzielną. Boże, zrób to, a wówczas będę się codziennie modlił. To jest szantaż. To nie jest wiara, o którą Jezusowi chodzi, polegająca na zawierzeniu. Nawet wtedy, kiedy w naszym życiu dzieją się rzeczy trudne, powiedzmy same porażki, komplikacje, to mówię: Jezu, ufam Tobie. Widocznie to jest mi do czegoś potrzebne. Lekceważący słowo Jezusa sami przed sobą, przez upór serca, zamknęli drogę do przyjęcia znaku Jonasza. To jest takie dramatyczne, kiedy w człowieku jest opór. Boże, ja tego nie chcę. Spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czego my nie chcemy od Boga, a On nam daje. I powraca z tym trudnym, kłopotliwym, obciążającym nas, tak rozumiemy, darem. Znaki są dla człowieka, który uwierzył Słowu. Jak my uwierzymy Słowu Jezusa, to my widzimy znaki. Bo te znaki są zawsze, każdego dnia Bóg je czyni dla nas. To jest ta Jego miłość. Co jest znakiem Boga? Miłość i miłosierdzie. To jest ta pełnia objawiania się Jego. Otępiałość serca faryzeuszów, ich nieczułość, niewrażliwość, sprzeciw, brak szukania prawdy. Ktoś nie wie, ktoś wie lepiej ode mnie, prawda? Ktoś wie lepiej ode mnie. Niczego nowego mi nie powie. Człowiek szuka pewnej oryginalności, tego, czym ty mnie zaskoczysz, co ty możesz ciekawego mi dzisiaj powiedzieć. A ten kapłan mówi, wyjaśnia, Słowo Boże, bo na to został posłany. Piękno Słowa Bożego zauważamy wtedy, kiedy w nas jest to piękno duszy, piękno serca. Do czego zmierzam? Do piękna pragnień i myśli. Znakiem czystości duszy, czystości serca są piękne pragnienia, ale także piękne myśli. Po tym poznajemy, że Bóg ma na człowieka wpływ. I to oczekiwanie na znak wskazuje na to, że człowiek nie zdąża w tym samym kierunku, w którym podąża Chrystus. Oczekiwanie na znak to jest wystawianie Pana Boga na próbę, ale zwróćmy uwagę na to, że w ten sposób sam człowiek wystawia się na próbę. Bóg przez nią człowieka przeprowadzi, dlatego żeby on zawierzył.